Witam Państwa. Na tym filmiku chciałbym Państwu pokazać ekspres ciśnieniowy do kawy marki Jura, model E80. Są trzy wersje tych ekspresów. E8 w chromie, tak jak tutaj mamy na zdjęciach. E8 silver, czyli przedni panel jest srebrny. Lub E80, czyli model piano black. Tutaj mamy obok ekspres Jura E60. E6 jest też tu srebrny, E60 jest piano black. Czym generalnie różnił się ekspres od siebie E8, E6, E80, E60? Wyglądają bardzo podobnie, proszę spojrzeć. Takie same mają wyświetlacze, takie same mają ociekacze, takie same wylewki, takie same zbiorniki na wodę, takie same zbiorniki na fusy, takie same młynki, takie same pojemniki na kawę w ziarnach, a są droższe od serii E6. No, różnią się, proszę Państwa, jedną funkcją, której nie mają modele E6, E60. Mianowicie modele E60, tutaj gdzie wylewka, tutaj jest przystawka do sumienia mleka. Natomiast model E8, E80 ma tą przystawkę z tej strony, z boku. Ktoś pyta, dlaczego, po co? Dlatego, proszę Państwa, że w modelu E60, E6 nie podstawimy tej mojej sławetnej szklanki do latte. Proszę, ona ma 15,5 cm, proszę zobaczyć. Nie da rady. Na tym ekspresie wykonamy latte macchiato, takie zmniejszone troszeczkę. Cappuccino, inne jakieś kawy mleczne, ale nie w bardzo wysokiej szklance. Natomiast najnowsza seria E8, E80 nam taką możliwość daje. Ponieważ ustawiamy sobie przystawkę do spieniania mleka, która jest regulowana, pianka, gorące mleko, bardzo wysoko, i szklanka do latte wysokie, do którego Polacy są przyzwyczajeni, jest możliwa. Nie musimy przesuwać szklanki, dlatego że z tej wylewki leci kawa i tu z drugiej rureczki, w sumie z tego samego prawie miejsca, leci pianka. I tym się różnią te ekspresy od siebie. Właśnie tym, że możemy postawić sobie szklankę do latte. Ponieważ jest to ekspres nowy, więc no, nie będę wykonywał kawy, a ogólnie menu jest takie same jak w modelu E60. Za wyjątkiem tej kawy latte, którą możemy sobie tutaj podstawić, bo w modelu E6 tu w tym miejscu jest gałka. Przekręcamy sobie pokrętło do pianki, a tutaj ekspres sam uruchamia nam multizaworem kawę i piankę. Dlatego polecam te ekspresy, ponieważ no, konstrukcyjnie są takie same jak model E6, a mają dodatkowe te funkcje, które pozwalają nam wykonać kawy mleczne w bardzo wysokich szklankach. Jest to niewątpliwie bardzo duży plus serii E8, E80.